fajne pytanie, ale od czasu do czasu się nad tym zastanawiam i pewnie wy znacie odpowiedź. Jak być dobrym sojusznikiem? Przyznaję, że jeszcze nie przeczytałam całej książki Majka, ale przeczytam. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, czy... Wiem, że trzeba na pewno słuchać, ale czy można czasem coś mówić, czy lepiej po prostu się zamknąć? Ja tylko powiem, że to jest potwornie ironiczna sytuacja, bo to jest moja najlepsza przyjaciółka Natasza, która się pojawia właśnie w podziękowaniach, do której jeszcze nie dotarłam, bo zastanawiając się, jak być dobrym sojusznikiem, nie przeczytała jeszcze mojej książki. Ale tak, ja przyznam zupełnie szczerze, że ja nienawidzę tego pytania, dlatego że zawsze jest strasznie ciężko na nie odpowiedzieć. Osobiście trochę mnie wkurza, jak właśnie osoby z mniejszości różnego rodzaju są takie bardzo, ty nie jesteś od nas, więc jakby się nie wypowiadaj, Boże. Jakby dzięki za cisplaining, whitesplaining, queerplaining i tak dalej. Jakby wiecie, to bardzo często jest zasadne, bo bardzo często osoby cis po prostu strasznie pieprzą bzdury na temat transpłciowości i właśnie chcą być jakimiś takimi sojusznikami przejmującymi trochę narrację i tak dalej. Ale jednocześnie faktycznie są takie sytuacje, że na przykład jedyną osobą, która chce zabrać głos, jest osoba cis i potem na przykład może usłyszeć, że ona robi jakiś cisplaining albo na przykład nie wiem, że czegoś nie wie i tak dalej. Więc to jest trudne strasznie pytanie, bo na pewno warto być na bieżąco z takim dyskursem, to znaczy potworny cringe jest, jak na przykład, potwornie źle jest, jak na przykład ktoś bardzo empatyzuje, na pewno wszyscy znamy takich sojuszników, bardzo empatyzują, bardzo współczują, bardzo podziwiają, a jednocześnie używają takich słów sprzed 20 lat i po prostu na przykład, nie wiem, tłumaczą, że nie, to nie jest tak, że osoby trans na przykład mają, nie wiem, genitalia wszystkich pięciu płci, tylko są osoby, myślcie o hermafrodytach, o bojnakach. I jakby wiecie, serce jest blisko właściwej strony, ale rozum w ogóle nie nadąża. Więc czasami w takich sytuacjach faktycznie po prostu lepiej zamknąć mordę niż coś powiedzieć. Natomiast właśnie sobie znam sprawę, że osoba, którą cytuję, być może to ogląda. Zaki. Tak, to zaproszenie na Facebooku do znajomych zostanie wycofane. Ale tak, ale właśnie myślę, że są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście można nie tyle zaszkodzić wprost, co po prostu wprowadzić pewną dezinformację. Na przykład próbując tłumaczyć ludziom rzeczy, które są zbyt skomplikowane na stan wiedzy danej osoby. I w rezultacie potem czytając to, albo tam słuchając tego, więcej ludzi może wynieść nieprawidłowe informacje. No i pytanie, czy ktoś zmienił zdanie i to jest dobre, czy ktoś zmienił zdanie, ale teraz nadal myśli źle, bo nadal ma złe informacje i czy to jest złe? No, ciężko powiedzieć, więc to nigdy nie będzie prosta odpowiedź. Myślę, że najlepiej być po prostu... W sumie teraz mi tak trochę olśniło, że coś, co, z czym się ja trochę zmagam od zawsze, to takie poczucie, że może nie powinnam obarczać innych tym konkretnym tematem, że na przykład, nie wiem, może nie powinnam opowiadać cis przyjaciołom bliskim. Na temat właśnie jakichś tam narracji, antytrans, nagonek i tak dalej, że możemy sobie gadać o jakichś osobistych rzeczach, a niekoniecznie o jakichś aktywizmie i tak dalej. Więc myślę, że takie zauważenie przez sojuszników, że osoby, które są w jakiejś mniejszości, trochę nie mogą uciec od tego, że
ta tożsamość i to, jak reagują na nią inni. Już, sorry, pogubiłam się. My nie możemy uciec od tego, jaką mamy tożsamość i jak reaguje na nią społeczeństwo i co chce z tą tożsamością zrobić w związku z tym. I myślę, że dobrym sojusznikiem się jest, kiedy daje się jakby gotowość pogadania o tym i że to nie będzie traktowane jako właśnie wprowadzanie jakiegoś, nie wiem, jakiejś polityki do relacji bardzo osobistej, ale też w drugą stronę, jeżeli na przykład osoba potrzebuje, żeby mieć osobę, która będzie od tego, żeby grać w głupich filmach i wysyłać sobie memy nawzajem, to może niekoniecznie jest potrzebne, żeby ta osoba na przykład, ej, słuchaj, słyszałaś o tej kobiecie trans, którą zamordowano? Także myślę, że być może odpowiedź na to pytanie jest taka, na przykład jak się zachowywać wobec osoby, która przechodzi żałobę. To zależy. Także nie wiem, czy najlepiej nie byłoby po prostu pytać, jakby czego oczekujesz ode mnie konkretnie. Czyli odezwać się do osoby i na zasadzie słuchaj, czy na przykład, nie wiem, czy to jest okej, okay, że ja coś tam robię, albo czy to jest okej, okay, że czegoś tam nie robię. A ja jeszcze tylko powiem, że bardzo doceniam, kiedy ludzie ucinają jakieś transfobiczne gadki i dają znać na zasadzie, że ja tu jestem, na przykład ja się czemuś sprzeciwiam, czyli nie zabieram głosu, na zasadzie nie staję się jakąś stroną dyskusji, ale jakby mi się niezbyt podoba to, co mówisz. Jakby czasami tyle wystarczy, zwłaszcza w jakichś takich mało, powiedzmy, banieczkowych środowiskach, żeby naprawdę dać komuś poczucie, że nie jest sam. Zwłaszcza, że nigdy nie wiemy, kto słucha. Nigdy nie wiemy, czy przypadkiem nie jest tak, że jak na przykład jakaś osoba trans się kłóci z kimś, kto jest cis, to czy wśród tych osób, które są w otoczeniu, na przykład nie ma jakiejś kolejnej, która jest trans. Więc tak myślę, że po prostu nie da się odpowiedzieć na to pytanie.